Siema! Jan Krzysztof Duda wraca do akcji i będzie brał udział w turnieju klasycznym, z którego będzie miał okazję dostać się do turnieju kandydatów, z którego z kolei będzie mógł dostać się do meczu o mistrzostwo świata i być może, że zostać nowym mistrzem świata, także będziemy trzymać za Janka kciuki, natomiast ja dzisiaj Chciałem pokazać wam jego ostatnią partię, partię z niemieckiej Bundesligi. A potem pokażę wam o jaki w ogóle turniej chodzi i dlaczego ten turniej będzie tak bardzo ważny. E, także zachęcam do oglądania, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. A tymczasem przechodzimy już do partii, a w zasadzie prawie przechodzimy, ponieważ mam dla Was trzy szybciutkie ogłoszenia. Po pierwsze, e, w ten weekend będę w Białym Stoku, także jeżeli ktoś z Was chciałby się zobaczyć, to na dole będą informacje. Mówiłem o tym też na streamach oraz na e, poprzednich filmach. Po drugie, jeżeli chodzi o ten turniej, czyli Grand Swiss, będzie transmisja na czeską, polska. Będę tam częstym gościem, jeżeli tylko będę mieć możliwość. Eee, także odwiedzajcie nas, kibicujcie Jankowi. No i mówię, na końcu filmu też dostaniecie trochę więcej info. No i trzecia informacja, wydaje mi się, że najważniejsza, a mianowicie chciałem odpalić swojego pierwszego streama na YouTubie, gdzie po prostu chciałbym sobie z Wami porozmawiać. Nie wiem, kiedy dokładnie on będzie, ale daję znać zawczasu, żebyście mieli świadomość, że niedługo będzie transmisja na YouTubie, także zachęcam śledzić mój kanał. Natomiast my już przechodzimy do partii po tym szybkim yy, ogłoszeniach paryfialnych no i przechodzimy, ponieważ przeciwnikiem Jana Krzysztofa Dudy był, rank był zawodnik o rankingu 2470 i w kontekście turnieju, w którym Janek zaczyna grać już jutro, jest to dość ważne. No i białe zdecydowały się zagrać ruch D4. Nastąpiło skoczek F6, białe zagrały skoczek F3, D5, no i tutaj E3. I powiem wam tak, jak ktoś gra E3, to znaczy, że albo jest Magnusem Carlsenem grającym z zawodnikiem niżej notowanym i po prostu chce zejść z jakichś tam ścieżek debiutowych, albo jest zawodnikiem, który ma niższy ranking i chce w jakiś sposób zabunkrować tę pozycję. Bo zauważcie, ten goniec nie wychodzi nigdzie daleko, a pionek jest, już go blokuje. Co więcej, białe nie grają w ruchu C4, więc nie walczą o centrum. No i Janek stwierdził, ok, to jak ty tak nie grasz, to ja zagram ruch C5. Nastąpiło B3. Bicie, bicie, skoczek C6, goniec D3. No i teraz bardzo taki pouczający manewr ze strony Janka, ponieważ on dał szachę. No i jak się tak zastanowicie, no to kurczę, bez sensu. Białe mogą zagrać tu, białe mogą zagrać tu. No po co dawać takiego szacha? Przeciwnik zagrał goniec D2 i Hetman sobie wrócił. I goniec poszedł na E3. No i zauważcie, na dobrą sprawę moglibyśmy pomyśleć, no to lepiej było zagrać tutaj. Atakujemy tego pionka i pogoniec E3 jest ta sama pozycja, a nie dajemy dodatkowych możliwości przeciwnikowi. Niby tak, ale dzięki temu szachowi, goniec poszedł tutaj, tutaj i teraz on musiał już iść na E3. Natomiast w tym momencie białe mogłyby zagrać po prostu goniec B2. I ten goniec od boku broni tego pionka, kontroluje pole E3. Także 200 IQ ze strony Janka już w szóstym posunięciu. Natomiast, okej, okay, to nie jest jeszcze jakaś wielka przewaga. Czarne wyprowadzają swoją figurę, nastąpiło E6, no i białe zdecydowały się zagrać ruch C4. Logiczny ruch: białe wyprowadziły dużo figur, więc zdecydowały się zagrać ruch C4. No i teraz, jak nastąpi bicie, bicie, no to zauważcie, te pionki już będą bardzo problematyczne. Więc wszystko mogłoby wskazywać na to. Że pozycja białych jest całkiem spoko. A co, jeżeli powiem Wam, że ta pozycja dla białego już jest praktycznie przegrana? Możecie zapozować filmik i zastanowić się, co Wy byście zagrali, grając kolorem czarnym w tej pozycji. Bo okazuje się, że najlepszą drogą, taką forsowną drogą, jest po prostu zbicie na C4. No i teraz, jak przeciwnik odbije. No to spoko. To mamy to, co działo się w partii, bo tak właśnie zareagował oponent. Natomiast warto jest się zastanowić, a dlaczego w sumie białe nie zagrały tutaj. No bo przecież atakuje tu, atakuje tu, więc wydaje się, że wszystko spoko. Ale Janek widział ruch dalej. Janek widział, że może po prostu tym Hetmanem sobie wrócić. I jak białe zbiją, no to my bijemy tak, tak. Wieża idzie na B8, ale ten pionek decyduje o tym, że czarne mają dużą przewagę. No, także na to przeciwnik się nie, nie zdecydował. Zdecydował się zbić. Ale teraz czarne biją tutaj. Białe odbijają, czarne biją na D4, i nagle okazuje się, że czarne po prostu zdobyły sobie pionka. 2400 zawodnik, yy, grający białymi, grający solidnie, po 12 ruchach już ma pionka mniej. Białe zdecydowały się więc, że nastąpi bicie i bicie, no i ta wieża wisi. Ale co ciekawe, Białe zdecydowały się gońcem wrócić na C2, no i teraz możecie po raz drugi zapauzować filmik, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, a mianowicie spróbujcie znaleźć najlepszy ruch kolorem czarnym. Ponieważ Janek tutaj myślał jakieś 9 minut i zdecydował się, że ta wieża nie jest mu do szczęścia potrzebna, że zagra ruch goniec D6. I ten goniec D6 jest najlepszym ruchem. Wyprowadzamy ostatnią figurę, grozimy jakimiś matami potencjalnie, a wieża cały czas wisi. Yy, dlaczego nie zbił wieży? Ponieważ to jest przegrywający ruch, i to pokazuje, że nawet możecie mieć świetną pozycję, możecie zdobyć pionka, figurę czy coś. Jak będziecie zbyt zachłanni, to bardzo często dużo stracicie. Ponieważ teraz po ruchu goniec A4, jak nastąpi zasłonięcie się, to białe po prostu odbijają materiał, i ten król jest w centrum. Natomiast, jak król sobie odejdzie, to wcale nie dajemy szacha, bo król się schowa na C7 i nagle okazuje się, że jest całkiem okej. Okay. Ten król czasami w ogóle może iść jeszcze dalej. E, tylko tutaj po ruchu Hetman B7 grozi to. Teraz już wieża D1 grozi totalnie przegrana pozycja. E, dlatego tutaj czarne zagrały goniec D6. Białe zdecydowały się dać szacha, ale jak wiemy, król F8 zawsze jest na straży i zawsze można sobie tak zagrać. Białe zagrały skoczek C3, ale teraz kłopot jest taki, że po ruchu Hetman F4 grozimy wymianą Hetmanów, grozimy matem, dlatego czarne. Teraz mają już po prostu pionka więcej oraz lepszą strukturę pionkową. Nie będę was kłamać, ta partia wygląda trochę tak, jakby Janek zagrał sobie, nie wiem, ze mną. Myślę, że nawet ja kolorem białym zagrałbym trochę lepiej, ponieważ zagrałbym Londona i może bym nie przegrał. Natomiast. Gościu został totalnie zniszczony. No ale to jeszcze oczywiście nie oznacza, że ta pozycja jest prosto wygrana. Ponieważ król jest na F8, białe mogą dość dobrze wejść sobie do gry jedną wieżą, drugą wieżą, więc trzeba coś tutaj wymyślić. Wisi nam pionek, więc nastąpiło B6. Białe zagrały wieża z F na D1. Nastąpiło tutaj król E7. Zauważcie w ogóle jaka jest przewaga Janka. Janek ma godzinę czasu na zegarze, przeciwnik ma poniżej 10 minut. To jest właśnie ta siła i pewność siebie, że wykonujecie ruchy, i wiecie, że one są dobre. Tak to działa czasami w szachach. Białe zdecydowały się więc zagrać ruch C5, licząc na to, że po biciu, nie wiem, wejdą wieżą tutaj, zagrają G3 i wszystko będzie w porządku, ale Janek zagrał po prostu wieżą na C8 i teraz oczywiście bicie nie przechodzi, ponieważ stracimy tutaj i B7 nigdy nie jest groźne. Dlatego białe zagrały jeszcze ruch C6, ale tutaj kłopot jest taki, że czarne w tym momencie będą po prostu poprawiać swoje figury. Poprawiły już wieże, poprawiły gońca teraz, poprawiły swoje. Jego skoczka, i nagle w tej, na przestrzeni kilku ruchów, król się poprawił, wieża się poprawiła, skoczek się poprawił, goniec się poprawił. Podczas gdy białe nie osiągnęły niczego, a to białe mają pionka mniej. Więc one powinny coś działać. Nastąpiło więc wieża T7, król F8. Być może ta pozycja dla białych wygląda, wiecie, że o, atakujemy, jest super, król jest w centrum, ale prawda jest taka, że to nic nie daje. Ta wieża zaraz może zostać tutaj spokojnie przegoniona. Dlatego białe próbowały grać jeszcze aktywnie, natomiast goniec sobie wrócił, nastąpiło F5, ale tutaj prawda jest taka, że po ruchu skoczek C5, no, nie ma jak się obronić. Białe jeszcze spróbowały zbić, ale Janek po prostu zbił sobie figurę, no i po ruchu wieża F7, król G8, C7, skoczek wraca na C5 z atakiem na pionka, no i nawet po ruchu skoczek F4... Tak się teraz zastanawiam. Pewnie nawet można było tak zbić, ale trzeba by było policzyć taką pozycję. Więc Janek nie chciał na to iść. Po prostu zagrał ruch Goniec D4 i po ruchu Król H1 zbiłby na E6. Dlatego po ruchu Goniec D4 przeciwnik Jana Krzysztofa Dudy po prostu się poddał. I Janek wygrał swoją partię, zarobił parę oczek rankingu. No i pewnie pomógł drużynie na Bundeslidze. Natomiast wiem, wielu z Was może sobie myśleć, no spoko Tomeczku, ale... Janek będzie grać z najlepszymi zawodnikami na świecie na turnieju. Także teraz zmieniamy sobie scenę i popatrzymy sobie, co to w ogóle będzie za turniej. I na początek, wybaczcie, ale tak wyglądają strony do szachów w świecie. Tak właśnie wygląda najbardziej profesjonalna strona do szachów na świecie, czyli Chess Results. Natomiast mamy tutaj e, turniej Fide Grand Suisse. Jest to turniej, z którego dwóch najlepszych zawodników awansuje do turnieju kandydatów. Nie wiem, co w sytuacji, gdy jednym z dwóch będzie Karuana, ponieważ on już ma awans z Pucharu świata, natomiast domyślam się, że wtedy awansuje po prostu trzeci. E, no i zauważcie, Jan Krzysztof Duda ma dziesiąty numer startowy. Więc szanse jak najbardziej są. Dodam z takiego kronikarskiego obowiązku, zanim przejdziemy dalej, że będzie grało tutaj czterech Polaków, e, 41 numer ma Radek Wojtaszek. E, 51 Mateusz Bartel, który pewnie będzie wrzucać filmiki na swojego YouTube'a, także polecam obserwować. No i około setnego 105 Michał Krasenkow, czyli legenda polskich szachów. No i dlaczego pokazałem wam wcześniej tamtą partię? Ponieważ po pierwsze, dlatego, że to była ostatnia partia Janka, którą rozegrał w szachach klasycznych, więc spoko, dobrze jest wiedzieć, że jest w formie. Natomiast druga rzecz jest taka, że takie turnieje to jest turniej z systemem szwajcarskim jest oczywiście wielu świetnych zawodników w zasadzie powiedziałbym, że są sami świetni zawodnicy. Dosłownie nie wiem. Radek Wojtaszek ma 41 numer, a on ma ponad 2660 więc to jest bardzo trudny turniej, ale wiecie co? Takie turnieje wygrywa się z zwycięstwami z niżej notowanymi zawodnikami jeżeli janek wejdzie w ten turniej w taki sposób że w pierwszej rundzie wygra z zawodnikiem nie wiem 2600 potem trafi na zawodnika 2680 i też z nim wygra będzie mieć dwa z dwóch to potem będzie mu się grało dużo łatwiej. Natomiast jeżeli przegra z takim zawodnikiem, no to już ciężko będzie mu wrócić na topowe rejony. Także bardzo dobrze, że Janek jest w formie i potrafił ograć e, takiego zawodnika, który mi był niżej notowany, no bo to jest zawsze spoko. No i miejmy nadzieję, że utrzyma tę formę właśnie na ten turniej, ponieważ jeżeli uda mu się drugi raz z rzędu awansować do turnieju kandydatów, to będzie to wielki, wielki wyczyn. Także trzymajcie kciuki, odwiedzajcie nas na Czeską Polska, będą transmisje zarówno na Twitchu, jak i na YouTubie zapewne. Nie wiem kiedy ja się będę pojawiać, na pewno będę w środę, czyli w pierwszy dzień, turniej startuje właśnie jutro. Natomiast wiecie, teraz jadę też do Białego Stoku, także nie będę dostępny. Natomiast jeżeli tylko będę, na pewno będę dawać Wam znać, także tak. To wygląda. Trzymamy kciuki za Polaków. Ja trzymam mocno, wierzę w Janka, wierzę w innych zawodników. No i cóż, mam nadzieję, że wy również, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!